Jesteśmy we Lwowie, jesteśmy w hotelu Astoria, który był wybudowany ponad 100 lat temu. I rozmawiam dziś z dyrektorem Teatru Polskiego imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie, panem Andrzejem Sewerynem, a także dyrektorem Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. O ile wcześniej się dowiedziałam, panowie znają się już wcześniej i jest to nie pierwsze spotkanie, bo o ile wiem, panowie spotykali się nie tylko w Warszawie, ale również w Paryżu i teraz znów we Lwowie. Może ja zacznę, dobrze? Bo to rzeczywiście ten pierwszy krok był wykonany, inicjatywa padła z naszej strony i taka inicjatywa pojawiła się w Krasiczynie, gdzie Andrzej Seweryn przygotowywał się do spektaklu, który zagrał wczoraj we Lwowie, czyli przygotowywał się do roli Arnolfa w Molierowskiej szkole żon. I padła taka propozycja, ponieważ to jest tak blisko i ten Lwów jest w zasięgu ręki, no to może byśmy wyskoczyli, może by pokazać Lwów. I oczywiście tak się stało. Pojechaliśmy do Lwowa i oczywiście pierwsze kroki, które skierował dyrektor Seweryn, no gdzie? Do teatrów, słynnych budynków lwowskich, słynnych scen, na których kultura polska właściwie rozkwitała przez wiele lat. O ile wejście do Teatru Wielkiego, czyli do obecnej opery, nie było skomplikowane, bo jest to teatr otwarty dla turystów, dla zwiedzających, o tyle Teatr Skarbkowski w tym czasie, a był to sezon letni, więc był zamknięty na 4 spusty i właściwie wejść do tego teatru nie sposób było. I taki jak Deus Ex Machina pojawił się przypadkowo zupełnie dyrektor teatru imienia Marii Zeńkowieckiej, która rezyduje właśnie w Teatrze Skarbkowskim. I on nam udostępnił, ja pamiętam, pierwsze kroki Andrzeja Seweryna w tym długim takim korytarzu, gdzie są garderoby aktorskie, bo to jest daleka droga na scenę. I później jego wejście na scenę. I to zazwyczaj robią ludzie, którzy doceniają całą wagę historii, całą wagę kultury, która jest związana z pewnymi miejscami. Andrzej Seweryn ukląkł na tej scenie. Przywitał sceny Teatru Skarbkowskiego w ten sposób. To było szalenie wzruszające. No a później już jak mi powiedział, kiedyś chciałbym tak zagrać na tej scenie. No i ziściło się już po kilku latach. Teatr Polski przyjechał do Lwowa z Zemstą Fredrowską. No a wczoraj zagrali Moliera. I jako powiedziałbym odpowiedź na to moje wprowadzenie, przepraszam, takie długie Andrzeju szalenie, ale odpowiedź na to jakby zrewanżował mi się czymś podobnym, bo kiedy spotkaliśmy się w Paryżu, on z kolei mnie wprowadził do budynku słynnej Comédie Française, pokazał mi swoją garderobę sociétaire'a tej znakomitej sceny, więc no okazało się ząb za ząb, wet za wet i tak to się stało. I ja jestem szczęśliwy bardzo, że Andrzej Seweryn kolejny raz jest we Lwowie, że darzy nas swoją uwagą, darzy nas swoją sympatią. No i że dzieli się z nami swoją sztuką teatru, który prowadzi już od dobrych paru lat i który rozkwita się i ma się bardzo dobrze. Cóż ja mogę dodać po tak pięknych słowach. Dziękuję serdecznie przede wszystkim Zbigniewie. Ja myślę, że warto wspomnieć o wartości Twojego teatru, Waszego teatru, Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, który pracuje w nieco trudniejszych warunkach niż Comédie Française w Paryżu. Myślę, że to, co robicie, ma piekielnie ważne znaczenie. Myślę, że podtrzymywanie tego, co jest przecież tożsamością tego miasta, ma ogromne znaczenie kulturalne. I tylko o tym mówimy. Mówimy o kulturze, mówimy o tradycji, mówimy o myśli, mówimy o pięknie. I to bardzo ważne. I cieszę się, że
Teatr Polski od czasu do czasu jest również miejscem, w którym możecie pokazać wasze prace, podzielić się nimi z publicznością warszawską, w której zresztą w skład wchodzą również byli mieszkańcy tego miasta, waszego miasta. Teksty, które realizujecie, są tekstami ważnymi. Pamiętam, jak graliście kartotekę Różewicza u nas. Pamiętam, jak młodzi prezentowali również Herberta, teksty Lwowiaka. Właśnie, przepraszam, ale tutaj musimy dodać, że nad, powiedziałbym, takim spektaklem jednak poetyckim Pan Cogito Zbigniewa Herberta, Andrzej Seweryn pracował razem z nami jako reżyser, jako autor kompozycji tej i dzielił się swoim doświadczeniem z tymi naszymi najmłodszymi i oni w lot to wszystko chwytali. Była to wspaniała praca, wspaniałe doświadczenie współpracy. Cudowne. Więc wasz teatr jest teatrem, który wzbogaca mapę kulturalną Lwowa, mapę kulturalną Ukrainy. I to jest bardzo piękne, ta właśnie złożoność tego świata, który był jeszcze przecież bardziej złożony przed wojną. Nie ma czegoś, co można by nazwać ludnością żydowską w takim sensie, jak funkcjonowała przed wojną. Współżycia różnych religii były tutaj no, bardzo znaczące. Także powrót do tradycji, wspominanie przeszłości ma sens dla mnie tylko wtedy, kiedy pomaga budować przyszłość. Tę przyszłość kulturalną, tę przyszłość duchową, również metafizyczną. I teatry, tak twój Zbyszku, jak i nasz Teatr Polski, temu właśnie służą. Polityka to jest co innego. My myślimy o duchu, my myślimy o pięknie, my myślimy o wartościach i to piękno, te wartości, tego ducha staramy się rozwijać w swojej pracy. Kiedy dyrektor Andrzej Seweryn przyjechał do Lwowa i po raz pierwszy wstąpił na scenę Teatru Skarpowskiego, to ucałował tę scenę. Wczoraj również pan i pana teatr graliście Moliera. Czy ta scena jest troszeczkę podobna do warszawskiej i co pan odczuwał wczoraj, aktorzy, że znowu graliście w dawnym Teatrze Skarkowskim? Tak, no ja już wspomniałem o tym, że granie w tym teatrze jest no, świętem dla aktora polskiego. Kroczyć po śladach największych naszych artystów teatru, reżyserów, aktorów, scenografów, to udział, to poczucie, że się bierze udział, że się w historii teatru, że się kontynuuje dzieło naszych ojców, a dla mnie nie może być większej wartości niż kontynuowanie dzieła ojców. Ten tekst grany na scenie wczoraj w tej reżyserii z tą dekoracją, która jest zrobiona przecież we Francji, zaprojektowana we Francji, jest takim drobnym znakiem wspólnoty kulturalnej również między Ukrainą a Europą. Ukraina oczywiście jest krajem położonym na wschód od Polski, ale krajem, który ma w sobie tyle europejskości, że warto o tym przynajmniej nie zapominać. I gdyby była możliwość wizyt innych teatrów polskich lub francuskich, zachodnich, to na pewno język ten teatralny byłby bardzo dobrze przyjmowany przez publiczność lwowską. Wczorajszy występ państwa teatru był w ramach świętowania Teatru Marii Zańkowieckiej
rozmawiałam z dyrektorem i on powiedział, że to nie jest tak, że jednego dnia, że te uroczystości jakby w ciągu roku są i Państwo byliście w ramach tych uroczystości. No i to jest pierwsza sprawa, czyli stulecie Teatru Marii Zańkowieckiej, no i 175-lecie budynku właśnie dawnego Teatru Skarbkowskiego. Tak, no. Jesteśmy z jednej strony starszym bratem teatru w obecnej wersji i młodszym bratem teatru, który powstał w 1842 roku. Ja myślę, że każda okazja jest dobra, żeby święcić przyjaźń, żeby święcić sens dialogu między kulturami różnych krajów. Więc ta okazja też jest dobra, stulecie teatru. To jest święto wszystkich ludzi teatru oczywiście. To nie jest święto tylko aktorów, to jest święto panów maszynistów, pań garderobianych i tak dalej, całego zespołu technicznego, ludzi z administracji. Pamiętam, jakieśmy my obchodzili stulecie kilka lat temu. Nie zapominałem wtedy o całym zespole. Dyrektor Szanowski powiedział o tym, że właściwie pan ma na tyle wypełniony kalendarz, ja tak sobie pomyślałam, ale dla Lwowa zawsze się miejsce znajduje. Czy to jest tak? Tak będzie, pani redaktor. Tak będzie, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Mówię trochę w imieniu żony, ale ona mi to wybaczy. Ale ona też pokochała Lwów, więc... Tak, tak. Ja myślę, że to, co jest ważne i to, co warto powtarzać, że nasza historia jest wspólna, że nie należy jej oczywiście okłamywać, ale należy ze zrozumieniem potraktować tę historię i iść do przodu. Moim zdaniem nasza przyszłość jest wspólna, albo będzie niedobra dla nas. I to jest taki message, taki coś, co chciałem bardzo serdecznie wszystkim przekazać, ale tak moim przyjaciołom w Polsce, jak i moim przyjaciołom na Ukrainie i widzom ukraińskim. Cóż, może by... Panie dyrektorze, jesteśmy w przededniu pięknego święta Bożego Narodzenia. Dziś jest 22 grudnia. Poprosiłabym panów, co byście chcieli przekazać naszym widzom, naszym słuchaczom. Życzenia to jest rzecz, która się składa bardzo lekko i chętnie. Czasami jest trudniej wykonać pewne zamiary, szlachetne zresztą. Ale chciałbym powiedzieć, żeby się spełniły te życzenia, żebyśmy mieli z jednej strony tyle sił, chęci, pomysłów, żeby te życzenia realizować, a z drugiej strony, żebyśmy mieli zawsze odbiorców chętnych, życzliwych, dobrych, bo właściwie bez nich nasza działalność teatralna, która jest właśnie skierowana do ludzi, byłaby bez sensu. I też oczekujemy tego ciepła z tamtej strony, czyli jak się mówi, ci, co są na scenie i ci, co siedzą w sali, są widownią, ale współtworzymy razem ten klimat niepowtarzalny, klimat kultury, właściwie wszystkiego najlepszego. No, ja przed chwilą już powiedziałem to, co myślę o tych relacjach polsko-ukraińskich, więc tylko dodam marzenie, żebyśmy krok po kroczku je tworzyli w duchu porozumienia, w duchu chrześcijańskim, myśląc o przyszłości naszych dzieci, naszych wnuków. I życzę Państwu przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i na Nowy Rok dużo zdrowia. A ja dziękuję serdecznie za tę rozmowę, że panowie znaleźliście czas
w tym czasie przedświątecznym, żebyśmy się tutaj spotkali. Dziękuję bardzo.